Ja chciałam powiedzieć o niesamowitej wierności Boga, o Jego dobroci. Agatka powiedziała dzisiaj właśnie o dobroci Boga wobec swoich dzieci. Chciałam powiedzieć to samo. Mój syn starszy miał wypadek ostatnio. Był w takim potężnym karambolu, że tak naprawdę nie miał może szans na wyjście z tego. Ale wiecie, co się stało? Wszystkie samochody pozderzały się, ludzie tam mieli jakieś dolegliwości i tak dalej, takie rzeczy im się tam wydarzały. A samochód, który jechał prosto na samochód mojego syna, odwrócił się przy nim dosłownie w ten sposób i zadrasnął go tylko. Mój syn nawrócił się, jak miał 13 lat, ochrzcił się również, ale potem zapomniał, kim jest. Ale ja modlę się cały czas o niego. Wierzę, że wróci do tej granicy, do swoich granic i będzie uczniem Pana. On nie jest wierny, tak? Ale Bóg jest wierny. I ja wierzę, że jak my modlimy się o nasze dzieci, Bóg jest wierny. Bo jak stoi za nami Ojciec, nawet jeśli my czasem idziemy w drugą stronę, On zawsze jest z nami, zawsze nas chroni. Ostatnio oglądałam taki film, dzisiaj właśnie Duch Święty mi go przypomniał, Daleka Północ. Już nie będę opowiadała treści tego filmu, ale chodziło o to, że pewna kobieta tam powstała do walki o swoją godność w pracy, gdzie była molestowana i tak dalej. I w momencie, była sama w tym wszystkim, ale w momencie, gdy powstał Ojciec, ona nabrała takiej odwagi i zaraz przyszło zwycięstwo i ona zwyciężyła w tym, chociaż było jej trudno. Bóg jest dobry i zawsze wierny.